Hejcie, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Admiras, a przed wami drugi odcinek z gry Die for Valhalla, czyli umrzyj za Valhalę, czy jak zwał, tak zwał. Myślę, że ten odcinek również wam się spodoba, tak więc zostawcie taktyczną łapkę w górę, pokazuję wam teraz w tym momencie łapka w górę, a my lecimy z kolejnym poziomem. Teraz będziemy zmierzać ku, powiedzmy, zbadaj legowisko, czyli to legowisko, które jest tutaj na dole. Musimy przejść ten poziom, ale najpierw ulepszmy sobie naszą walkirię. Zobaczmy, co tam nowego dostaniemy. W ogóle zobaczmy nasze umiejętności też. Mamy to, że 20% więcej obrażeń. Odblokowuje super atak. Spoko. Dzięki za nic. Dodajesz 2 do każdej statystyki, wykuwając puste miejsce na ekranie. Okej. Okay. Dobrze, wykuwając puste miejsce na ekranie. Run. Okej. Okay. Co my tu mamy? Możesz opętać małych przeciwników. Mało przydatne. Wikingowie na drugim poziomie. Wiking zdobywa 5% więcej punktów życia, kiedy jest leczony, niezależny od... Nie wiem, co to jest za znaczek. Odblokowuje hojnie. A to co to jest? To ostatnie. Większy wybór. Zwiększ dostępne umiejętności do wyboru podczas lepszenia postaci. Że będziemy mieli jeszcze więcej. Okej. Okay. Nie wiem, które są dobre, więc standardowo weźmy więcej doświadczenia w sumie. Dobra. 2 do każdej statystyki. Wykuwając puste miejsce na ekranie run. Dobra, czyli tam zobaczymy, zobaczmy. Mamy te runy. Czyli co, jak będę wykuwał to, to będę dostawał plus... Ile tam było? Czekajcie, sprawdźmy. Plus 2 do każdej statystyki. Ej, to się nie opłacało. Kupiłem jakieś gunwo, bo dostało tu po 10. Jak wykuję puste, to dostanę tyle co nic. No dobra, make. Aha, dostanę plus 2, plus 2, plus 2. Jakieś to jest rozwiązanie, szczerze mówiąc. Dobra, życie, życie i chyba tyle wystarczy. Dobra, przynajmniej sobie sprawdziliśmy. Sprawdzimy wszystkie umiejętności, które warto, które nie warto. Wiecie, po kolei będziemy lecieć. Dobra, i lecimy z tym poziomem w końcu. Bum. Zaczynamy. Parapa. Co tu robi tyle chwały? Wystarczy, że przeskoczę przez ogrodzenie i cała będzie tylko moja. Niewidzialna ściana, no bez przesady. Ej, całkiem zabawne są tutaj takie, powiedzmy, przerywniki. Dobra, lecimy. Dzień dobry, a w zasadzie do widzenia. Na początku jak zawsze łatwo, co nie? Ej, halo, wynocha. Pyk. A użyjmy sobie. Czemu by nie? Czemu by nie? Nikt mi nie zabroni używać tutaj. Dobra, łapmy chwałę w ogóle, łapmy. Plus jeszcze jakieś życie, dobra, i możemy lecieć dalej. Dobra. Okej, okay, jakiś łatwy przeciwnik, powiedzmy. Łucznicy są troszkę irytujący, kiedy gra się w jedną osobę. I zdyśki, dobra. Dobra, i pięknie, super. Całkiem nieźle nam idzie. Bardzo jestem zadowolony. Zaraz bijemy kolejny... Oj, Boże, prawie bym w to wpadł. Zaraz bijemy kolejny poziom. I uwaga. No, prawie się udało. Do mnie strzela, a tu idziecie, dobra. Albo oni w pułapki wchodzą, dlatego ten dźwięk taki. Dobra, super. Nice, ej, dobrze mi poszło. Rewelacja, normalnie. Tutaj jak ja chyba bóg tej gry, normalnie tu zostaje. Obstawiam, że tam będzie... Dobra, bądź szybki. I brutalny, dobra. To nie będzie jakoś specjalnie trudne. Super. Ej, nice. Wow, ej, całkiem przyzwoicie.
Uciekamy. Dobra. Trochę expa. Boże, kim ty jesteś? Dobra, używamy zdolności. Pięknie. Nie podoba mi się ten przeciwnik. Okej, on chyba jakieś tutaj trujące pułapki wypuścił na mnie. To jeszcze nie koniec. Trzeba być czujnym. Dzięki. Super. Fala ósma ukończona. Wow. Jak ze mnie to chyba... Kozak tutaj! W tą gierkę! No. Mając tyle życia to... A no i dupa. Dobra, musimy wiać, musimy wiać. No i straciłem całą chwałę. Nie. No cóż, no cóż, zdarza się. No ale już spokojnie odzyskaliśmy to, powiedzmy. No zdarza się, co nie? Zginąłem. No kiedyś musiałem zginąć w tej gierce, prawda? No, chyba nie powiecie, że nie. Super. I lecimy dalej. O kurde. Tu się zacznie zabawa, tu się zacznie zabawa. Ulepszamy Walkirię na 100%. Nie ma co nawet tutaj czekać. 100% szans na zadanie krytycznych obrażeń, że jesteś poniżej 25% zdrowia. Okej. Nie chcę kontrolować. Zdobądź jeden z każdej sąsiadującej cechy na ekranie run. No nie wiem, szczerze mówiąc. Super obrona, plus 50. Nie wiem, szczerze mówiąc, co powinienem wybrać. Nie wiem, co jest dobre, tak? Co mi się wydaje, że jest takie najlepsze. To wygląda spoko, to jest chyba plus 50 do obrony, tak? No i to nam dało plus 50 do obrony. Spoko, weźmy sobie jeszcze jakieś runy, więc obronę tutaj nie będę inwestował. Co najwyżej... w ten sposób. O kurde. No i tak zrobimy. 114 ataku, 94 obrony, 124 życia. I to jest jakaś magia czy coś. Nie wiem, co to jest to ostatnie. Jest statystyka, której nie rozumiem. Nieważne. Dobra, lecimy sobie dalej. Na pewno mi w komentarzach napiszecie. I lecimy sobie z legowiskiem. Jak tu chyba będzie jakiś bosik. Okej, tu się schodzi. Dobra, musimy to przeszukać. Spoko. Może być ciężko, ale spróbujemy. Spróbujemy tutaj. Jesteście tego pewni? Kto idzie pierwszy? Najodważniejszy. Ja idę pierwszy. Cześć. Na. Uhuhu. No nie wygląda to zbyt dobrze, na pewno. O! Wal i spie... Uciekaj, dobra. Dobre. Ej, beczki są kozackie. Ups. No, ale ciężko z nich tutaj skorzystać. Dobra, na początku jest łatwo, standardowo, co nie? Para, 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 para. O nie, krasnolud błękitny. Pewnie wodny, skoro niebieski. No, ale normalnie. Okej, chyba jakiś łatwy tutaj do pokonania był. O Boże, czym ty jesteś? Ty jesteś jakimś złotym krasnoludem? Możemy go zrobić w konia? Do widzenia. O Jezu, jak go wysadziłem! Aż normalnie mnie zatkało. Jak go tam wysadziłem, XD. No nieźle. Dobra, lecimy dalej. Znowu to samo. Dobra, cześć. Do widzenia. Co prawda też straciłem trochę. Ale to przez to, że wszedłem w pułapkę. Się nie liczy, co nie? Halo, gdzie są serduszka? Zniknęły. O, jest. Dzień dobry. Bum. Pięknie. Super szaleństwo, zadajesz więcej obrażeń. Ale też więcej otrzymujesz. Dobra.
O kurde, tu już się robi niezłe zamieszanie. Ale dajemy radę. Może czym wy jesteście? Czemu mnie atakujecie? Czemu jest wasz as... tak dużo, dobra. Ile expa poleciało teraz? Normalnie. Kosmos. Dobra. Poziom ukończony, easy. Dajemy radę sobie tutaj normalnie. Kto by pomyślał, że damy radę sobie z taką gierką, co nie? W ogóle tam był poradnik, 3 razy X i Y. Może powinniśmy wykonać to. O kurde, to będzie, tam będzie boss, tam będzie boss, ja to czuję. Tam będzie boss i to jakiś wielki. O, jak zrobimy taką kombinację, raz, dwa, trzy i myk, czyli 3 razy X i Y, to robimy fajny atak. A spoko. Tum, 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 tum. No, dobra, spróbujmy. Raz, dwa, trzy, no i zginął. I spadamy, pięknie. O, 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 żeby tutaj, no dobra, wszystkie wybuchły, super. Na, 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 jakieś kolce się pojawiają co chwilę, też trzeba na to uważać. Do widzenia, hihi. Zestanowany, co nie, kurde. Ładnie. Tutaj próbuję go zabić tylko w ten najprostszy sposób, powiedzmy. A może nie warto. Po prostu, lepiej po prostu w niego bić i tyle. Też takie czasem odnoszę wrażenie, że po prostu lepiej jest napierdzielać. Niebezpiecznie. Boom. Masakrator. Niezły tutaj achievementik. I zaraz będzie bossik. Następny już będzie boss. To już tam trzeba będzie uważać. Fala druga ukończona. Dobra. Nie jest źle. Mogło być gorzej. Ale nie jest. Dobra. Pozbyłem się tych łuczników. Ja bardzo nie lubię łuczników. O Boże, czemu mnie atakujesz i czemu zginąłem? Dobra, walczymy. O Boże, ten wiking wygląda jak ja. Prawie jeden do jednego. A ty jesteś bossem tutaj. A ja, dobra, ja cię nie mogę... Ja go nie mogę trafić, bo straciłem całą chwałę. Więc muszę tutaj się kontrolować i robić na przykład myk, atak i uciekando. Cześć. Na razie. Stunix. O, nie wszedł. Dobra. No, tu już się. Boże, czemu ty jesteś taki agresywny? Proszę, nie bądź. Dobra, dostaliśmy mnóstwo rzeczy. Fajnie, fajnie, ale jednak mogło być lepiej. Zwycięstwo, dobra, no super. Udało się wygrać, ale jednak no nie jestem jakoś super zadowolony z tego, szczerze powiedziawszy. Mogłem sobie lepiej tutaj poradzić z tym. I czas na leże potwora. Dobra, najpierw ulepszamy oczywiście. To jest dla nas najważniejsze. Okej. Kiedy wiking zaczyna biec, tworzy tornado, które ogłusza przeciwników. Spoko. Wiking odzyskuje punkty życia. To jest bardziej do kilku graczy. Okej. Kiedy pojawia się nagrobek twojego wikinga, bliscy wrogowie są zatruwani. Kiedy zdobywa poziom, 10 punktów życia odnawia. No, w sumie. Co by mogło się najbardziej przydać? Nie wiem, może punkty życia? Zobaczymy. Okej, w co by tu zainwestować?
Mogę tu pójść też teoretycznie. Tak zrobimy. Głównie idę w atak i w życie, więc tutaj taką sobie strategię wybrałem. Uważam, że całkiem spoko. No powinniśmy sobie dać radę. Dobra. I leżę potwora. Nie wiem, co tutaj będzie, nie wiem, co tutaj na mnie czeka, ale na pewno nic dobrego. Jarl Ingvar. Moi ludzie więzieni w jaskini. Niech to tylko się uwolnię. Duża jaskinia. Pewnie właściciel chce sobie coś nagrodzić. Uwolniłem go. Ale mam młoty. Znaczy młot i trąbę. Hop. Uwalniamy, kumpli, siema. Boże, czym ty jesteś? Jest ogromny. Nie! No, widziałem to czerwone kółeczko. To jest takie kółko. Hej, nie stój, bo umrzesz. A jeszcze tupiesz, cwaniaku. O kurde. To nieźle, nie wiem nawet czym ty jesteś, szczerze mówiąc. Czy oni wszyscy już zginęli? O, nie! O, przeżył. No, teoretycznie przeżył. Dobra, ale ja prawie za to zginąłem. Czemu ty do mnie strzelasz? Auć. No cóż, no cóż. Było fajnie. Żegnaj, nie wiem, czy jesteś trolem, czy krasnoludem przerośniętym. Auć. Okej, nie chciałbym tutaj walkirią zginąć, szczerze mówiąc. Niezły bosik, co nie? Kurde. To mogę się zmienić w ogóle w tego, z trąbą, co nie? Nieźle. Może warto byłoby zginąć, albo... taką zamiankę zrobić. Cześć! Ty no, słabo bijesz. Słabo bijesz, szczerze mówiąc. Oj! Ale mogę przywoływać tych z ziomków. No i... fajnie było. Dobra, spróbujmy go po prostu zabić i tyle. To jest, jak on tupie, mnie irytuje strasznie. Auć. Dobra. Zmiana w wojownika i... elo. Jej, udało mi się go pokonać. Niezły ze mnie wojownik. Chyba najwięcej ekspa daje. Takie żółte kule, tak mi się wydaje. No i dobra, poziom ukończony. Super. Zdobyliśmy trochę ekspa, bardzo fajnie. Odkrywamy sobie świat, powiedzmy, dalej. Wystarczy już tych przyjemności. Czas na coś większego, a nie jakiś malutki troll, co? Musimy dotrzeć do lasu, gdzieś niedaleko jest jaskinia, która do niego prowadzi. To brzmi niebezpiecznie, szczerze powiedziawszy. Wow, żelazny klan się nam jakiś odblokował. Zobaczmy klany. Co my tu mamy? Żelazny klan. Kupcy i farmerzy zmuszeni do walki, gdy niebezpieczeństwo zapokoju dojść z pokojem, wyznawcy Odyna, ich stamina regeneruje się szybciej. Klan niedźwiedzia. Okej, okay, odblokuj klan. I tu mogę sobie za 20 takich młotów odblokować jakiś klan. Aha, i to będę inaczej wyglądał i będę miał inne, powiedzmy, pasywki. Tak to chyba mi się wydaje, to mniej więcej działa. Okej, okay, mają więcej staminy i szybciej się regenerują. O, to brzmi fajnie, ale 20 młotów kosztuje. Na razie mamy ten zwykły klan, tak? Żelazny. No ale spoko, klan niedźwiedzia. Nie stać mnie na klan. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, ulepsz walkirię. Ulepszamy sobie naszą walkirię. Jeszcze jakiś poziom sobie zrobimy, zanim tam pójdziemy do lasu. Co my tu mamy? Dobra, kiedy w pełni życia zyskuje więcej obrony. O, zabijając wroga, który nigdy cię nie dotknął, odnawiasz jeden pasek staminy. To wygląda fajnie.
Niech będzie, próbujmy sobie. No i dobra, znów pójdziemy w życie. Tylko tym razem zróbmy to inteligentnie. No dobra, można tak, tak, tak i atak albo życie. No dobra, pójdźmy w atak. Atak też jest bardzo istotny, tutaj nie ma co ukrywać. A innych statystyk nie wiem, co one robią, więc na mnie nie klika mi tyle. Jak wiecie, co robią, to możecie mi w komentarzach napisać. Tu byliśmy. Możemy pójść teraz tutaj. I tam będzie las chyba, tak mi się wydaje. Dobra, lecimy. Parapam, pam, pam, parapam, pam. Nice. Dobra, i dalej do przodu. Chociaż w sumie... Zmieni się w berserkera po prostu i tyle. No. Nie uciekaj. Jeszcze pułapkę rozłożył, w którą wpadłem. Najgorzej na świecie. Dobra. Para pa pa. Dobra. O, kolejni przeciwnicy. Dobra, to rozwalamy. Super. Nice. Tum tum turum tum tum turum tum tum tum. Okej, na razie jest łatwo. Po tej jaskini. Teraz każdy poziom tutaj wydaje się troszeczkę łatwiejszy. No chodźcie. Właśnie, gdzie jest mój super atak? Jest, dobra. O, bum. Pięknie, super. Dobrze nam poszło. Co to był za jakiś atak? Boże, jak ja tutaj zawirowałem. Czy tak można? W powietrzu dwa razy atakować. Okej, okay, gorączko, uważaj gdzie chodzisz. Wow, okej. Dobra, teraz przeciwnicy zostawiają taki ogień po sobie, który nie jest jakoś specjalnie groźny. Chyba, że w niego wdepniemy. Au! Łapka! Au, wow, wow! To bolało niestety. To nas troszeczkę zabolało. Więcej expa, więcej expa. Nice. Super, zdobyliśmy sporo expa. Super. Podoba mi się to. Ta gra jest super, naprawdę godna po prostu pogrania. Poziom ukończony, super, udało się. Co my tu dalej mamy? Jeszcze jakiś zwykły poziom, później dwa jakieś takie... Nie wiadomo co za bardzo. Dobra, jeszcze jeden chyba sobie możemy zrobić tak na spokojnie. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że tutaj nic nie będzie zaskakującego. Coś tam, że jest jakieś jedyne combo. O Jezu, ile tu grobów. To nie wygląda zbyt dobrze. Dobra, dzień dobry. Auć, w zasadzie do widzenia. Pięknie. Tum 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 tururum, tum tum tururum. Ej, spoko, dobra, zdobywamy tutaj chwałę. O. Super. Możemy iść dalej, okej. Znowu jakaś kolejna tutaj wioska. Ja bym chciał tutaj znowu jakąś walkę z bossem, ale to obstawiam, że dopiero w następnym odcinku damy radę tam dojść. O Boże, biedne ziemniaczki wpadają. Zrobiłem jakiś miecz teraz znowu. Okej, okay, szaleństwo, spoko. Super, więcej obrażeń, to lubię. Ale też więcej obrywam. Ale go szybko załatwiłem. Nie! Dobra. Zbieramy expy i lecimy. W sumie można zrobić tak, ale no wtedy tracę prędkość, to też tak nie fajnie. Dobra. I do przodu! I do przodu! Przed siebie. I tu już chyba będzie ostatnia fala, tak mi się wydaje. Bądź szybki, brutalny. Jestem szybki i brutalny. Nie widać tego? Kurde. Normalnie.
Super. O, dobra. Eldo. Fala druga ukończona. No i więcej fal, tym więcej expa, więc warto tutaj jak najwięcej ich ukończyć, nie ma co. Chociaż to też nie jest wcale takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Zwłaszcza, że ten wielki typ to jest bardzo irytujący. Dobra, jakieś serduszko? Czy coś? Ploks? Chyba nie będzie serduszek. O! Ty mi dasz serduszko! Wow, wow, wow! Ile rzeczy mi tu dałeś, ziomek? Biorę to wszystko. Mam za mało życia, mam za mało życia. Nie przetrwam tego, Boże. A może przetrwam? Dałem radę, nie wiem jakim cudem, bo ilość moich punktów życia wynosi po prostu tak mało, że to jest szok. To jest po prostu szok. No i pięknie, udało się, super. Poziom ukończony, nice'u. 38 tysięcy zdobyłem. No, okej. W porządku, w porządku. Mamy kolejne dwa poziomy, więc myślę, że w tym miejscu możemy sobie zakończyć. Tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że zostawiliście łapki w górę. I to tyle do następnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!